Dzień dobry, witam was serdecznie. Hanta z tej strony, kolejny odcineczek z Dying Lighta drugiego. No i niestety, moi drodzy, ostatnio widzieliśmy się w tym miejscu, dokładnie stałem tutaj, ale nieco się pozmieniało. Dlaczego? Dlatego, że coś się wyrąbało mi, słuchajcie, z nagraniem niestety. Ja po prostu po ostatnim odcinku nagrałem sobie tutaj fragment, dosłownie niecałe 10 minut. Ja przejmuję ten budynek, to jest właśnie ta podstacja elektryczna. Zaraz wam ją na mapie pokażę. O właśnie, ona znajduje się tu. Więc najpierw przyjechali jacyś renegaci, którzy, uwaga, mają samochód działający. To jest pewnie ten samochód, który widzieliśmy w gameplayu, no bo jakby samochody tu nie działają, a oni mają działający. Więc pokonałem tych renegatów przy pomocy Mołotowa oraz moich kolegów z milicji, czy tam z służby policyjnej. A następnie wspiąłem się do środka i już wam mogę od razu to pokazać, jak to wygląda. Musiałem ten budynek ogarnąć. Oczywiście zrobimy sobie pewnie pozostałe te stacje elektryczne, ale tak, teraz mam tutaj już dostawione, widzicie, dźwig i tak dalej. Mogę sobie tutaj od razu wejść do naszego domku. Inhibitory też tutaj pobrałem, natomiast sam budynek w środku wygląda w ten sposób, że no właśnie, mamy sporo pustej przestrzeni oraz mamy takie generatory, trzy. Czy generator złącza, jak zwał, tak zwał, nawet są odznaczone numerkiem. Tu jest trójka, tam jest dwójka i mamy takie pary. Trzy zielone, 1, 2, 3 zielone i czerwone 1, 2, 3. I po prostu musimy wziąć kabelek i dostać się od zielonego do czerwonego, połączyć i no i dlatego te kable tak wiszą. Właściwie to wygląda jak lina, ale mniejsza z tym. No i te przewody musimy, tak jak mówię, przeciągnąć. Mamy ograniczony metraż. Tu widzę, że ten kabel postanowił sobie przez podłogę przejść. On powinien być przez ten szyb windowy pociągnięty. No i wtedy mamy odblokowaną miejscówkę. No i wtedy gra nas pyta, a komu ty byś chciał to oddać? No i tym razem oddałem właśnie milicji, czy tam SP, nieważne. Bo tak jak mówię, chciałbym finalnie doprowadzić do tego, żeby tych terenów jedna i druga organizacja miały porówno. Jak na razie nie pałam ani do jednej, ani do drugiej organizacji jakąś szczególną niechęcią, ale też nie pałam jakąś szczególną przyjaźnią, bo jedni i drudzy są powaleni. Czy w ogóle ten motyw z tym Karlem, który zdradził, mam nadzieję, że może wrócimy do tego wątku i go będziemy mogli jakoś pociągnąć, rozwiązać, skopać mu dupę czy cokolwiek. A na razie mamy się udać w kierunku naszego nowego domu w New Dome Park. W ogóle po oddaniu tej lokacji właśnie spekom odezwała się ta, oczywiście, okej, ta Lawan i powiedziała, że a okej, no twoja decyzja, jakby robić z tym co chcesz. Ja bym oddała ocaleńcom, ale z drugiej strony możesz, nie jestem na ciebie zła, przecież to był twój wybór. Dobra, i chcemy się udać tam, nie? No dobra, to może w takim razie pobiegnijmy do najbliższego, no właśnie, tego i sobie odpalmy. A to, żebym poleciał na autostradę. No dobra, nieważne, to przejdziemy się autostradą. No mamy jakiś pytajniczek, proszę bardzo. To jest pomysł od razu go ogarnąć. A wiem, miałem się gdzieś wspiąć i zrobić jakiś ten, wyzwanie parkurowe tutaj jest. Kurde, wiem go. No dawaj, wstawaj, wstawaj, właśnie tam, właśnie tam. Kurde, wzywa wsparcie, gnojek. Ja, trzymajcie tutaj na przykład Mołotowa. Niech sobie tam płoną koledzy. Bardzo ładnie. Ajdzie. Dawaj, dawaj to. Dawaj, dawaj, dawaj to. Świetnie. Cudownie, uwielbiam po prostu te włócznie tutaj, ale widzę, że mnie atakują z dwóch stron. I zawsze możemy zrobić o właśnie w ten sposób i pożegnać się z kolegą. Spychanie ludzi z dachów jest cudowne, jeszcze zwłaszcza w tej wiecie, w tym drugim, na drugiej mapie, gdzie wszystko jest dużo wyższe. Super sprawa. Niestety jakby wiem, że tutaj te strzały tak średnio ten, ale z drugiej strony przecież mamy te strzały na przykład inne. Jak je przyporządkować do tego łuku? Wybierz...
Modyfikuj. Jak mam zmienić strzały? Bardzo dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Jak miałbym przestań używać, upuść. No bo przecież mam. A nie mam. Okej, wytwórzmy sobie 10. Jakiś elektryczny. Ale nie, przecież mam ogniste. Powinienem móc je jakoś wybrać w tym wypadku. Tu jeszcze jakieś tnące. Krwawienie będą nakładać. A, tutaj mamy, proszę bardzo, porażające strzały. Nie o to mi chodziło, przepraszam. Okej. Nie, bo tym to rzucam. Aha, oberwałem od nich. Nie wiem dlaczego, znaczy inaczej, normalnie powinniśmy, wiecie, naciągnąć łuk. Widzę, że jest jakiś taki auto-aiming też. Dobra. A teraz musimy zrobić tak i tu sobie wybrać, na przykład na ognistą. I niech płonie kolega. I ten też niech spłonie. Dobra, finalnie to co to było? Aha, wyzwanie jakieś do biegania. A na razie sobie odpuśćmy te wyzwania. Chociaż to siłowe z tym tuczeniem krykieta było całkiem spoko. Chodźmy dalej w kierunku fabuły. Hopsa. Jej. Niech fajnie. To jakaś firma kurierska, widzę, była. No, ale mogłem go kopnąć przynajmniej tego zombiaka w powietrzu. No cóż. Dobra. To by było coś. Prąd dla całego miasta. Pomyśl tylko. No możemy pomyśleć o tym. Jeszcze kilka. Mhm. No, tylko nie oddawaj ich wszystkich stróżom prawa. Okej, tu się tną z renegatami, więc w sumie możemy pomóc SP-kom. Ładnie ich tutaj siekają, widzę. Dobra, niech płonie dalej. A my sobie tu przeszukamy jego koleżków. Coś tam zawsze możemy ciekawego znaleźć. Generalnie, jeżeli chodzi o ubiór, to tu są jakieś takie, widzę, jak to powiedzieć, coś co wygląda jak klasy, można by rzec, ale nie jest klasami. O, nie jest klasami postaci, ale jakby jest przyporządkowanie pewne do pewnych klas, jeżeli chodzi o ubiór właśnie. Ale nie wiem, czy coś to zmienia. Mocny załóg odkryty. O, dobra, świetnie. Dobrze wylądowałem. Tu się przejdziemy. Gdzie mam iść? Tam gdzieś. Dobra, to chodźmy na to. Ale kurde, źle. źle wyszło, źle wyszło. Odsuwamy się. Tam widzę, jakaś winda jest gdzieś. Aha, ale to wyżej jest. To tak to nie bardzo. Ktoś gdzieś jakiejś pomocy naszej potrzebuje. A, tu jest winda, jaka ładna. Ale tam gdzieś mamy jakiś znacznik. Więc choćby zobaczyć. Nie, tutaj. Że teraz możemy po prostu ich podpalić i dzięki temu jakby strzały są spoko chyba na tych uciekających i zwykłe strzały nie bardzo mają, mam wrażenie, sens. A proszę bardzo, i złapany bandyta. Zawsze niewiele, ale zawsze coś tam wpada tych punkcików, więc warto, myślę. I dobra, i róbmy sobie, gdzie ta winda była, tutaj gdzieś, jest, na pięknie, na fioletowo oznaczona, miałem mówić, a przecież no jak ma nie być na fioletowo, jak to są lampy UV. W metrze nawet jakiś ząbek był. Kantynra Białko, proszę bardzo, jesteśmy na miejscu, świetnie. Ja bym się tylko rozejrzał, może czy są jacyś ci handlarze, są. Tam gdzieś mamy jakiś domek do odkrycia. Ale najpierw może pójdziemy tu. Mamy pójść tu, ale u góry mamy handlarza i może będzie rzemieślnik. Nie wiem, dużo widzę. O, jest rzemieślnik, świetnie. Moją ulubioną rzeczą w tej grze jest szukanie rzemieślników i kupowanie schematów. Zainfekowane ostrze, czas do... Okej, infekcja, granat, samoróbka. No to brzmi fajnie. Bieremy. Wspomagacz pływania, o kurde. Zainfekowane strzały, złota, artefaktyczna amunicja, toksyczny. Dobra, to no, że na razie odpuśćmy. A mamy sporo tych modyfikacji, których nie wykorzystuję. Mam wrażenie, że dopiero jak będę gdzieś tam na jakiejś wyższej
wyższym poziomie, to zacznę się w to bawić. Kupujemy wszystko, co leci, bo mamy bardzo słabo z tym. Chyba przewodów nie potrzebuję. Ostrza mogę potrzebować. Skóra, pióra. Ma na razie tyle. Handlarka. Dzień dobry, pani. Tu sobie sprzedamy znowu śmieci. Co jeszcze mnie nazwa cukiereczkiem? Jak słodko. I możemy iść się spotkać z... Czy ten gość nie wygląda trochę jak ten, co uratowaliśmy go przed zatrutą wodą, bo wziął wodę zamiast samogonu? Coś takiego. No i wiemy już, jak odblokować ten obszar ostatni na Old Villador, tylko tam znowu bardzo dużo trzeba było tego, nie? Jezu. No, tam zwinności, czy jak to się nazywa. Okej, to kolejna miejscówka. Był bazar, teraz bar. Lawan? Lawan, jesteś? Lawan. Lepiej się rozejrzę. Może wyłączyła radio albo coś. Właśnie, miałem się spotkać z nią w rywim oku, jakby to był nasz cel z samego prologu, ale jakby nie było, to myśmy się już z nią zwidzieli, no ale dobra, mniejsza z tym. W sensie nie musieliśmy iść aż tutaj, mogliśmy się gdziekolwiek z nią umówić, po prostu mieliśmy jej tu szukać. Trochę dziwne, no ale cóż. Jak ktoś ma wiedzieć, to barman. No w sumie masz kurwa gościu rację, jestem idiotą. Halo, panie barmanie. Szukam Lawan, wiesz gdzie ją znajdę? Gdzieś tu była. No, jest. Nie skręciłeś karku? Dobrze. A ten to kto? To on? On mnie kogoś przypomina? Dacha van der Linde? Troszeczkę? Danior. A to jest Danior. Albo ten. Albo Sally z Uncharted'a. Co na przykład? Serio? Dobre czy złe rzeczy? Chce się z twarzy, nie? I ten wąs. My ty kawka i lałan lubinę tut. Ser ciała łezała, duchała ła, tu tyk na kwu. To kurwa duchem Indianina jest, czy co? Po jakiemu on mówi? Akrano, mera kawa tut, wciuwawa dre tut rywudzia. Danior, zluzuj, kretynie. Na łezkę, jo w całce. Po jakiemu on mówi? To nie brzmi jak europejski język. Jezu, zazdrosny jesteś? Nigdy nie byliśmy razem. Zrozum to w końcu. O czym rozmawiacie? O tym, że lubię kumpli Lawan. Danior mówi, że żeby rozprowadzić prąd, musimy włączyć pozostałe podstacje. Dobrze. Odmów gestem napisz. Dawaj, lejemy. Jakieś szczyny, no niech będzie. Wyglądało na za ciemne i za gęste. Przewody nie wytrzymały, minęło 15 lat. Atrofii muskulare neinstruite. Niećwiczony mięsień zanika. Chodź, pokój Franka jest tam. Czy to jest jakiś... Próbujmy ustalić, po co w ogóle Waltz to włączył. Czy to jest jakiś... Trzymaj się, gadzio. Uważaj na siebie. Gadzio? Czemu gadzio do mnie mówi? Potrzebujesz kopa? Czy on... coś miałem powiedzieć. Nie da jakaś łacina czy coś? Ale nie brzmiało jak łacina. Chociaż chuja wiem o łacinie totalnie. Totalnie się chuja znam na językach. Powiem wam, że kiedyś o tym myślałem, że fajnie byłoby się znać na językach świata na zasadzie umieć je rozróżnić, że ktoś coś mówi i masz takie, nie, to nie jest niemiecki, to jest szwedzki, nie, albo to jest prawdopodobnie portugalski, albo może hiszpański, bo są podobne oczywiście, ale na tej zasadzie, nie, tak, okej, ten człowiek mówi prawdopodobnie w tym języku, nie, a tak to, ja wiem, no niemiecki umiem rozróżnić, japoński, angielski, no to wiadomo. Nie wiem, czeski albo słowacki, jakbym usłyszał, no to też wiem, że któryś z tych dwóch, no i hiszpański, portugalski, no któryś z tych, nie, ale na przykład wydaje mi się, że można włoski pomylić z hiszpańskim, bo są dosyć do siebie podobne. No nie, mniejsza z tym. Lecimy. Idziemy? Jedna rzecz o Franku. Widzisz tych ludzi? Wszędzie indziej rzuciliby się sobie do gardeł jak dzikusy, ale nie tu. No, okej. Tutaj siedzą cicho i spokojnie. To zasługa. Szanują. Przepraszam, coś mi kaszle. Bogiem nocnym biegaczem. Jeszcze.
Tutaj każdy ma u niego dług. Ja też. Gdyby nie Frank, nie byłoby mnie tu. A gdzie byś była? W ciemnej strefie, jako gryzoń? Albo w jakiejś malinie na skraju zaćpania. Frank nam pomoże. Ty też możesz na nim polegać. Serio. No dobra. Gotowy? Idziemy. A nie jest na twojej liście do ludzi do zabicia, nie? Wow. Frank! Zaczynali nas jednego po drugim, jak króliki. Frank? Frank, to ja. Zbudź się. Ty? Co ty tu kurwa robisz? Przerwałaś mi rozmowę z... Ravik nie żyje od lat, Frank. Ogarnij się. Masz gościa. Słaby moment, ne. Jebana angielska królowa? Mam się ładnie ukłonić? To jest Aiden. Ma klucz dostępu GRE. Waltz włączył nim elektryczność w mieście. Działaj. Nie wiem, jak usłyszałem pierwszy raz Franka, to wydawało mi się, że to Jarosław Boberek. Nie mam pojęcia w sumie, czy to jest on, ale możliwe, że to jest on. On umie mocno zmieniać głos. Chcący klucz? Pierdolisz. Pokaż mu. Może wsadzę mu go w dupę i przekręcę. Skąd to masz? Od człowieka Waltza. Ty też kurwa dla niego robisz? Hej, przestań, Frank. Aiden jest z nami. Ten klucz może zawierać dane o tym, co nam robili w szpitalu. Wciąż wierzysz, że dowiesz się, dlaczego Walt spieprzył ci dzieciństwo? Dobra, powiem ci. Gotowa? Bo to kurwa psychol, jebnięty w łeb. Oto twój święty Graal i Arka Przymierza w jednym. Zauważyliście, że jak wrzuciłem, znaczy właściwie pierwszy komentarz pod tym filmem był, że jak wrzuciłem parę dni temu odcinek, chyba 19, to jakby sam tytuł nie dość, że nawiązywał do Waltza, to nawiązywał do aktualnej sytuacji, więc tutaj słowa Franka idealnie się wpasowują zarówno w Waltza, jak i tego drugiego przywódcę, o którym mowa, czyli to psychol pierdolnięty w łeb po prostu jest i tyle. Pasuje? Aiden, tak? Spierdalaj stąd i zabieraj koleżankę. Mam ważniejsze sprawy na głowie. No to żeś się nie popisał. No, co tam, miał pomóc, miałem mu ufać i w ogóle, tak? A jakoś nie wygląda na razie. Tak by się powiódł, gdyby ten skurwiel zjawił się w wieżowcu Gwiency. Miałeś rację, Ravik. Jebany zdrajca. Bez niego poszliśmy jak dzieciaki z procami na czołgi. Dopytaj Franka o klucz. Jeszcze nie skończyliśmy, Frank. Szukamy osoby, której dane są w tym kluczu. Muszę go odczytać. To pierdolony klucz, nie pamiętnik. Możesz nim otworzyć drzwi, uruchomić prąd, ale tak po prostu go nie odczytasz. Trzeba go gdzieś wsadzić. Może tobie w dupę? A gdzie możesz go wsadzić w tej chwili? No właśnie, wynocha łeb nie napierdala. Ravik. Tak właściwie mi się wydawało. Pieprzony gnoju. Po co wracałeś na tę misję? Wszystko poszło nie tak. Tylu ludzi. Tylu wspaniałych ludzi. Co tam w szafkach ma, kurwa, kamienie czy chusteczki? Lawan mówi, że tylko ty możesz pomóc. Lawan mówi wiele rzeczy. I wiesz co? Zwykle to gówno prawda. To dźpunka, którą zabrałem z ulicy. Rozumiesz? Nie wierzysz? Spytaj. Sama ci wszystko opowie. I chuj, że weszliśmy na to piętro. Co z tego, skoro wleźliśmy prosto w gówno? Tej wieży nikt nie zdobył i najpewniej już nie zdobędzie. Rozumiesz? Wszyscy zdechniemy. I wtedy będzie spokój. Ty też się zamkniesz. To co? Rozumiem, że trzeba zdobyć jakąś wieżę, tak? Nie po to zadałem sobie tyle trudu, żebyś mnie teraz spławił. Zadałeś sobie trud, żeby ze mną pogadać? Biedny piździelczyk. Gratuluję. Jesteś większym frajerem niż ja. A teraz wypierdalaj. Widzisz Ravik? On jest prawie tak wkurwiający jak ty. Oj, żebym nie zrobił się bardziej wkurwiający niż Ravik. Nie pytałem cię o zdanie. Ja pierdolę. Przestań wreszcie bronić tego zdrajcy. Przestań kłamać. Dopytaj Franka. Franko, cholery, ocknij się. Goń się, dzieciaku. Jakbyś się gonił, zabierz ze sobą Lawan. Skończyłem.
Następna opcja, jebnij mu. Lawan, nic tu po nas, chodźmy. Nie. Waltz włączył tym kluczem prąd, którego nie było od lat. I nie wierzę, że zrobił to z czystej dobroci. A ty masz to w dupie? Frank, ogarnij się wreszcie. Byłeś legendą, dowódcą nocnych biegaczy. W ogóle to pamiętasz? Jak tak będzie dalej chlał, to raczej się nie ogarnie. Zginął z innymi wieżowców więcej. Dlaczego do kurwy Waltz miałby włączyć prąd? Coś czuję, że będziemy musieli odbić tą wieżę VNC i dopiero wtedy on zacznie z nami gadać. A skąd nie wiem, miałbym wiedzieć. Ale jeżeli chcecie się dobrać do bazy danych w GR, potrzebujecie terminala. Tylko że nie mam pojęcia, skąd go wziąć. A ci, co wiedzieli, pewnie dawno nie żyją. Ale... dobra wiadomość jest taka, że sami wkrótce do nich dołączymy. Gadanie z pijanymi. Wypierdalać z mojej kwatery. Jebany Pius. Co ty robisz? Kończy po nim. Teraz macie te same zarazki. Słyszałeś? No nie wiem, właśnie myślałem, że to... Coś się dzieje. Efekt dźwiękowy tylko. Sprawdzisz? Zaraz dołączę. A co, musisz dokończyć butelkę? O, renegaci. Renegaci w Central Loop. Powtarzam, renegaci w centrum. Okrążają rybie oko. Meyer. Czy ktoś mnie słyszy? Odbiór. Okej, okay, no to mamy okazję zaplusować u wszystkich w takim razie. Okej, masz strzałę płonącą i ty też masz strzałę płonącą. I ty też masz strzałę płonącą. A, nie mam strzał płonących. Czekajcie. Tak, zrobimy toksyczna. Może być... A, shit. No, halo, ja tu sobie wybierałem broń, a ty mnie zaatakowałeś, chłopie. Nie robi się tak. A, proszę bardzo. Dobra, chwila, najpierw się zajmę tymi tu. Ho, pięknie! Wyjebałem wszystkich trzech, kurde, za burtę. Cudo. Okej, ktoś to robi ustami, ewidentnie. Okej, gościa już nie ma. Okej, coś się tu rozjebało. On się rękę wystawił. Kurwa, gdzie? Tam mam iść, okej? Okay. Działo na dachu. Jak ja mam tam przeleść? Czekajcie, tu jest jakaś lina. Może się jej chwycę? No to muszę najpierw się dostać jeszcze tam na balkon. Kurde, dobra, tędy. Hop, 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 hop. Dobra, lecim. No dobra. Myślałem, że tam doskoczę z linki, ale nie. Halo, Aiden, nie skacz jak baba. No, przepraszam, wszystkie kobiety. Nie, nie skacz jak idiota, o. No, może w ten sposób lepiej. Halo! Halo, no kurde, nie mogę się... No, czy mogę to jakoś rozwalić? Pewnie nie. Pewnie ich muszę najpierw rozwalić. A się tu majdam jak debil. Okej, okay, tego już nie ma. Kurde. Przestałem umieć walczyć w tej grze, czy co? Dobra. Tak, zgaś to teraz. Nie muszę go wyrwać? Aha, próbuję to wyrwać, sorry. Głupi jestem, dobra, podlecz się. Świetnie. A tutaj coś mamy, to sobie to weźmy. Tam są jacyś. No to dobra, to tu możemy skoczyć akurat. Okej, okay, tu są. Dobra, bardzo ładnie. To było niezamierzone, ale...
A wiem, jaki przycisk chciałem użyć. Chciałem się obrócić, wiecie, kołowrotek sobie zrobić. O jebaniec. Dobra. Halo, ja tu uniki robię, no, nie można tak. No, czekajcie. O, dobra, zablokowałem się troszeczkę. Weźmy się, podleczmy. A gdzie są wszyscy inni? Jakby ja tutaj sam w tym rybim oku jestem i sam będę tu walczył? Fajnie. Dobra, tu mamy noże do rzucania, ale to nam niewiele da. Chociaż rzeczywiście możemy ich użyć. Bardzo ładnie, ten stracił łeb. Dobra. Znowu następne. No, come on, dawaj. Dobra, jeszcze mu łeb oddzieliłem od głowy. Uwolniłem, o. Dobra. Działa na dachu tam. Boże, jak ja się tam dostanę? Może tędy? Pewnie tak. Jest niedobrze. Nie mam pojęcia, jak się tutaj wspinać po tych budynkach póki co. Chyba po tych panelach będzie się dało przejść. Działo jest nade mną. Gdzieś. Jeszcze minutę mam. Tutaj. Okej, dobra, mam. O, fuck, prawie spadłem sam. Uch, dobra. To tu mamy działko ogarnięte. Mam was. Zasrańcy. Dobra, spadniesz czy nie spadniesz? Teraz już spadniesz. Albo nie żyjesz, nieważne. Au, shit, coś mnie trafiło. Tu jest ziomeczek. Dobra, po nim. Teraz potrzebuje się dostać na tamten budynek. O, fotowoltaika znowu. Tylko jak ja się tam, kurde, dostanę? Może z tej rury jak skoczę? Nie, tego się nie złapę. Wow, daleko. Okej, tutaj jest trochę ognia, więc może mnie podbije do góry. Chociaż niekoniecznie. Okej. Bo znalazłem się. Jakby co. Jestem tutaj, ziomeczki. Dobra. Dobra. W drzewach ciężko się walczy. A, zobaczmy sobie, czy ja tu jakiegoś mołotowa na przykład im rzucę, wytwórz. Proszę bardzo. Powoli trwa to, jak się wytwarza. Tak. I macie tutaj. Jakby nie powinno się tak robić, bo w sensie to działo teraz może szybciej wypalić. No ale kogo to tam obchodzi, nie? To tylko gra. Okej, wygląda na to, że wszystkich już pokonaliśmy. I to jest ostatnie działo. I dobra, podleczmy się też. Gotowe. O nie. Serio, no. Co się działaś z nim? Jak ci się to udało, że go zgubiłaś? Skoro siedziałaś tam razem z nim. No come on, wskakuj tam. I lecimy. Okej. I do rybiego oka. Otwieraj. No i co? Na trzy. Raz, dwa. A gdzie trzy było? Jeden ruch i po nim! Okej. To było ładne. O jest. No dawaj, kurde, wstawaj. Przyszedł ktoś z policji tego? Wszyscy cali? Jack Matt. Kto jest ranny i ściągnijcie medyków. Czy to nie jest dowódca ty? Nie kręci się tu więcej jebanych renegatów. Czy to nie jest dowódca SP? Jesteś cały, chłopcze? Jack Matt. No dalej, Frank. Nic ci nie jest. Widziałem, jak walczysz. Jak się nazywasz? Aiden.
Gdyby nie ty, zastalibyśmy same trupy. Uznanie. Przeszukać teren. Sir, mam pytanie. Szukam bazy danych GRE. Większość sprzętu GRE nie działa od lat. Po co ci ta baza danych? Patrolujecie miasto. Znacie miejscówki GRE na wylot. Aiden i ja musimy znaleźć tę bazę. Pomożecie nam? Lawan, to twój kumpel? Aiden? Można tak powiedzieć. Nigdy o tobie nie słyszałem. Skąd jesteś? Zadupowa. to duże miasto łatwo kogoś przeoczyć. Powiedz prawdę, przyszedłem zza murów. Powiedz prawdę. Jestem pielgrzymem. Przyszedłem zza murów. Czyli widziałeś niejedno. Przeszedłeś też pewnie przez Old Villador. Dobra, co chcesz wiedzieć? Dużo się tam ostatnio działo. Straciliśmy dowódcę. Bazarianie próbowali nas odciąć od zasilania. Ponoć większość naszych zginęła. Z rąk albo ludzi z bazaru, albo zarażonych. Straciłem kontakt z nowym dowódcą Aitorem i jego oddziałem. Akurat my wiemy, co się stało z Aitorem. Wiesz coś o nich? Skłam, że nie wiesz, co się stało, powiedz, co się... Nie, powiemy, co się stało z Aitorem, jak najbardziej. Znaleźliśmy Waltza, ale był za silny, uciekł. Co? Gdzie? W tunelach, niedaleko fabryki Aut. Waltz rozniósł oddział Aitora, sam ledwo uciekłem. Nie powinienem ich zostawiać. Musimy sprawdzić, co tam się dzieje. Co do sprzętu GRE, o który pytacie, poradźcie się porucznika Roa. Jeśli coś nadal działa, będzie o tym wiedział. Ostatnio zabezpieczał z oddziałem okolice Culvert Island i New Dawn Park. Przez atak rzeźnika musieliśmy przerwać łączność. Właśnie rzeźnik, a to więc kto? Musicie sami go poszukać. Jak go znajdziecie, dajcie mu to. Kurwa. Co to? Rozkazy. List miłosny. Dla niego i pozostałych. Jazda, chłopcy, idziemy. Okay. Chodź na zewnątrz. Czyli musimy podgadać z gościem, z którym nie ma kontaktu. Okej, okay, niech będzie. Jaki kufel miał. Taki podobny ja mam, tylko czarny z tego, z gry o tron. Tak, a tam był taki biały, niebieski rąby. Wynocha z mojego domu. No i dobra, dostaliśmy laskę, dostaliśmy też sporo doświadczenia. To miło. Rozkazy, pomów z Lawan. Idziemy pomówić z Lawan. Tu jest. Okej, fajnie, zdobywamy szacun wśród Gierę. Znaczy Gierę, przepraszam, tych. Na szlaku, jako pielgrzym, nie miałem wyboru. Na SP. Szlaku, co? Jak Wiedźmin, nie? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę Miję. Co dalej? Słyszałeś. Row może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz. Zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem. Widziałem go. Facet ledwo zipie. Bo się zapił prawie na śmierć. Zapytaj o Matta. Jack, ten dowódca. Można mu ufać? Jack Matt? To mądry gość. Ale trochę narcyz. Co masz na myśli? No, jest tylko majorem, ale mianuje się naczelnym dowódcą. Taki przykład. Ale się ściemniło nagle. Roła i szanse na znalezienie terminala GRE. Więcej się dla mnie nie liczy. Mhm. Ten porucznik Row, kojarzysz go? Row? Kurwa, no raczej. To świetny dowódca. I pieprzony narwaniec. Z jakiegoś powodu ludzie uważają, że mamy wiele wspólnego. Kiedyś Jack wysłał jego oddział do, jak się okazało, ciemnej strefy. Ludzie spanikowali i pewnie nie wyszliby stamtąd w jednym kawałku. Ale Row nie stracił głowy. Kazał ludziom się wycofać i zaczął uderzać patykiem w jakieś beczki, żeby zwabić skurwieli. To było niemal pewne samobójstwo. Ale liczyło się to, że miał plan. To przywraca żołnierzom trzeźwość umysłu. Gdyby nocni biegacze wciąż istnieli, Frank na pewno by go zwerbował. No właśnie, z tymi nocnymi biegaczami. Żeby fajnie by było, jakby ten wątek był jakoś no rozszerzony, więc, nie? Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Był nocnym biegaczem. Chociaż obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi z chlany.
Czy nocni biegacze są już historią? Historia może się powtórzyć. Ta dobra i ta zła. Ale nie legendy. O, jakbyśmy mogli po prostu, nie wiem, na przykład w jakimś takim endgame'ie, czy czymś w rodzaju, jak to właśnie w Assassin's Creed było, że odbudowujemy bractwo, albo nie wiem, tak settlementy były w Falloutie 4, nie? Żebyśmy sobie mogli odbudować nocnych biegaczy w jakiś sposób. To było fajne. Co chcesz? Ja wierzę, że kiedy nadejdzie czas, jeśli nadejdzie czas, Frank zrobi co trzeba. Kto wie, może nawet zaprosi mnie do towarzystwa. Okej. Okay. Dobrze. Aha, okej, okay, dobrze. Zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Lawan, musisz wiedzieć, że w Old Villador podpadłem Aitorowi. Wysadziłem wiatrak Espeków i raczej za sobą nie przepadamy. Oj tam, Aitor już nie żyje, nie? Boisz się, że się zorientują, co zrobiłeś? Nie słyszałeś, co mówił Jack? Wyluzuj. Nikt tutaj nie ma kontaktu z Old Villador. No właśnie. A nawet jakby ktoś miał kontakt, to spokojnie. Zdążymy znaleźć to, czego szukamy. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. Dobrze, fajnie, że spotykamy tutaj, wiecie, osoby, które tak nie traktują nas jako przynależność do jakiejś grupy, tylko tak jak, no, Hakon, przynajmniej dopóki się nie okazało, że zrobił, co zrobił, że był na wskazach Waltza, to fajnie się z nim współpracowało. Teraz mamy tą Lawan i co? I w sumie fajnie, bo ona tak, aha, bo ty jesteś też z eksperymentów Waltza, no i generalnie jakby przeżyłeś podobną rzecz co ja, więc jakby sztama, wspólnicy, hak w dół. I odblokujmy sobie ten domek tutaj na dole, bo nam tutaj zalega pytajniczek, proszę bardzo. A nie, to jest wejście do metra. No, ale coś możemy zrobić z tym wejściem? O, stacje... A, dobrze było tu wejść. Stacje metra mogą służyć za punkty szybkiej podróży, ale obecnie są zajęte przez zakażonych bandytów. Cudownie! Czyli w ten sposób się tu szybko podróżuje. Aby aktywować stację, musisz włączyć główny przełącznik w rozdzielni. Zachowaj ostrożność, bo po drodze spotkasz wrogów, musisz ich albo zabić, albo ominąć. Czasem na stacji będzie brakowało prądu. W takim przypadku musisz najpierw znaleźć i uruchomić zapasowe generatory w pomieszczeniu z agregatami. To dobrze. Więc możemy spróbować to zrobić, tylko pytanie właśnie, jak mi to da... Jak mi to da możliwość przeniesienia się do Old Villador? Ale tak, jest noc, a to jest aktywność nocna, więc teraz powinno być tu bardziej bezpiecznie, nie? Weźmiemy pokradniemy pieniążki. No i na koniec odcinka może udałoby się to zrobić? Czekajcie, bo tu jest jakaś... Okej, mogę tu przejść, dobra. Mogę się skryć, ale... O, okej, dobra, są tutaj. Macie. A ja sam sobie przejdę tędy. Bo czemu by nie? Niech sobie tam potańczą w płomieniach. Troszeczkę. W sumie łuki będą całkiem spoko na zombiaki, wiecie, jakieś te właśnie... Płonące strzałki, elektryczne strzałki. To będzie spoko. Aczkolwiek i tak dalej, mołotowy są moją ulubioną opcją. Ale faktycznie spróbujmy sobie zmienić tak. I może na zwykłe strzały tym razem. Okej, tam mi pokazuje jeszcze przejście. Co my tu mamy? Kosze. W sumie tak, złom jest tu mega ważny. Warto go zbierać. Wiem, że często się go znajduje, ale bardzo szybko też znika, jak coś budujemy. Okej, tutaj do góry widzę. No i dobra. Tu zamknięte, ale tutaj jest. No, come on, come on. Jeszcze jakiś inhibitorek jakby tutaj wpadł, to by było cudownie, nie? Ale tak to raczej nic z tego. Bo już by się coś pokazywało przecież. Kurde, ale długa ta wentylacja. Okej, tam sobie jakiś łazi. Oj, biegniemy. Man, jestem przy Culvert Island. Super, Frank ogarnięty. Jestem w drodze. Jeśli Rowe powie ci, gdzie jest terminal, daj mi znać. Ty znajdziesz siostrę, ja brakujące nazwiska gnit do odstrzału. Wszyscy będą szczęśliwi. Oprócz tych, których odstrzelisz.
będzie już wszystko jedno. Oj. No słabo to wygląda. Weźmy sobie jednakowoż coś lepszejszego. Trochę się tutaj pobudzili i nie zdążyłem drzwi otworzyć niestety. Okej, może teraz się uda. Aczkolwiek znowu muszę szukać miejsca. Nie, teraz za pierwszym razem od razu, dobra. I tu będzie światło do włączenia. Ale to nie wiem, w dobrą stronę poszliśmy przez to, czy co, że on mówi, że jesteśmy przy tej wyspie. Zobaczmy to na mapie. Okej. A, tu miałem się przejść, no właśnie, czyli faktycznie jesteśmy całkiem blisko, ale no to najpierw chcemy oczywiście ogarnąć to, tylko musimy tu gdzieś zejść. Na dół. A, pewnie tędy. W ogóle teraz zauważyłem, że na tym zegarku, co mamy na ręce, tym biomarkerze, też nam się jakby ta odporność zmniejsza wraz z tym, jak się nam zmniejsza na tym wskaźniku na środku ekranu. Okej. No i teraz co? Teraz tędy chyba. Halo, no czemu nie mogę kucnąć? Jezu, a żeśmy nisko zeszli. Gdzie ja w ogóle jestem? Okej, okay, to jedna rzecz. Włącz teraz awaryjne agregaty, ale jak ja mam tam pójść? Zaś stąd wyjścia nie ma. Chyba, że jeszcze niżej. Oj, shit! No dobra, nieważne, złapałem się. Jeszcze niżej trzeba było zejść, dobra. Kurde! Jak ja głęboko jestem już pod tym miastem. No niestety tu jeszcze syfior. Wszędzie, zrzucony widzę. Dobra, tu mamy pomieszczenie numer 1. Dobra, fajno. Tu nie otworzymy tej drzwi, no niestety. Okej, okay, pomieszczenie numer 2. I pomieszczenie numer 3 jest gdzieś tam. No i gites. I proszę bardzo. Ogarnięte. Jeszcze coś muszę tu zrobić? Jeez. Oj, no właśnie, do syfu wpadłem. Musimy jeszcze pójść tam. I włączyć ten włącznik. Trochę skomplikowane, ale z drugiej strony udało się. Nawet winda będzie działać teraz. Teraz nam każe wrócić do góry. Jestem tak głęboko pod ziemią, że no wolałbym wrócić. Aczkolwiek, no coś tam nie wiem, czy to światło jest słoneczne, czy nie. No i dobra, czyli na przejmowanie tych stacji, znaczy może po prostu ta jedna stacja tak skomplikowanie wygląda. Może niektóre będą po prostu prostsze do zrobienia, tak przypuszczam, że będą prostsze. Aczkolwiek warto. Okej, zniknie cały. Dobra, nieważne, nieistotne. O, proszę bardzo, teraz wykryło pojemnik z inhibitorami. A co tu się stało jakoś tak słabo z tą teksturą? Okej, proszę bardzo, jakie mamy piękne wejście do metra oświecone. Więc mamy aktywnie. I jest pojemniczek. Tak se stoi po prostu tutaj inhibitorek. Fajnie. Fajno, fajno, fajno. Okej, okay, szybka podróż się odblokowała i co teraz? No właśnie. Pytanie, jak działa ta szybka podróż? Wystarczy najechać na znaczek metra i po prostu wcisnąć szybka podróż, co jest całkiem spoko. Bo różnie to bywa z szybkimi podróżami. O, proszę bardzo, tu mamy. I tutaj również mamy już, widzę, odblokowane gdzieś. Pokazuję, ale nie mogę... Jak przybliżam, to nie ma tego. Dziwne rzeczy. Ale może... No ale tutaj mogę szybko podróżować do tego metro Holy Trinity, które jest zaraz obok bazaru. Także całkiem spoko. Dobrze, słuchajcie, w tym odcinku to wszystko. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. I jak się podobało, to skomentujcie i ocencie film. Do zobaczenia. Pa, pa.